Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. Zgodnie z obietnicą, którą złożyłem przy okazji nagrywania komentarza tygodnia, szybko uzupełniłem swoją wiedzę na temat tego, co się dzieje na granicy amerykańsko-meksykańskiej i o napięciu, które dzieje się między władzami stanowymi Teksasu, a rządem federalnym w Waszyngtonie, więc na ten temat dzisiaj parę słów. Proszę Państwa, krótkie tło. Granica, jak zapewne Państwo wiecie, amerykańsko-meksykańska jest jedną z najbardziej obleganych granic świata, szturmowaną przez imigrantów z Meksyku, chociaż nie tylko Meksykanów, ale również mieszkańców innych krajów, innych narodowości. W grudniu 2023 roku na południowej granicy USA odnotowano 300 tysięcy zatrzymanych osób, czyli liczba rekordowa, co już przytłacza możliwości nawet amerykańskich pograniczników. I notabene Joe Biden zrobił taki ruch, który my zresztą w Polsce znamy, mianowicie zastosował pewnego rodzaju wrzutkę, tak jak, proszę Państwa, do ustawy w Polsce o zamrożeniu cen prądu wrzucono ułatwienia dla wiatraczków, tak Biden połączył specjalne uprawnienia dla prezydenta, włącznie z zamknięciem granicy, połączył z pakietem pomocy dla Ukrainy. No, na co oczywiście nie zgadzają się republikanie i ten pakiet prawdopodobnie przepadnie lub będzie po prostu głosowany osobno. Natomiast o co chodzi, proszę Państwa, z tym całym sporem. Otóż gubernator stanu Texas Greg Abbott ogłosił parę dni temu, że w związku z niewywiązywaniem się rządu federalnego i prezydenta Bidena z konstytucyjnych zobowiązań w kwestii presji migracyjnej, ochroną granicy z Meksykiem zajmie się Teksańska Gwardia Narodowa. I gubernator Abbott polecił Gwardii Narodowej postawić 50-kilometrową zaporę z drutu kolczastego wzdłuż miasta Eagle Pass. Rejon ten stał się jednym z punktów zapalnych, gdyż to w ostatnim czasie to tam koncentrował się napływ migrantów próbujących nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Republikanie zapowiadali, że stawiane będą dodatkowe zapory. Działania gubernatora nie spodobały się politykom partii demokratycznej, także władzom federalnym. Podlegająca tej władzy amerykańska graniczna służba patrolowa miała za zadanie usunąć zapory z drutu kolczastego, ale jej to uniemożliwiono. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że druty kolczaste utrudniają patrolom granicznym pracę i stwarzają zagrożenie dla nich, jak i dla migrantów. W poniedziałek Sąd Najwyższy USA orzekł o tymczasowym uchyleniu decyzji sądu niższej instancji, który zakazał rządowi federalnemu i podległym mu służbom przecinania i demontowania zasieków. Gubernator Abbott w środę w nocy, powołując się na amerykańską konstytucję, oświadczył, że stan Teksas ma prawo do samoobrony przeciwko inwazji. Dodał, że władza wykonawcza łamie konstytucyjną umowę ze Stanami, nie wywiązując się ze swoich obowiązków i nie wprowadzając prawa hamującego imigrację na poziomie federalnym. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich 3 lat do USA dostało się 6 milionów nielegalnych imigrantów, w związku z czym Teksańska Gwardia Narodowa zaczęła stawiać wzdłuż rzeki nowe zasieki z drutu kolczastego. Zdaniem prawników nie jest to sprzeczne z orzeczeniem Sądu Najwyższego, które pozwala usuwać istniejące już zapory, ale nic nie mówi o stawianiu nowych.
Republikańscy gubernatorzy 25 stanów, czyli połowy w całym państwie, poparli Teksas w sporze z Waszyngtonem. W oświadczeniu wyrazili solidarność z Abbottem i jego działaniami na rzecz zwiększenia ochrony amerykańskich obywateli przed historycznie rekordowymi poziomami nielegalnych imigrantów, śmiercionośnymi narkotykami i terrorystami przedostającymi się do kraju. Demokraci zarzucają Abbottowi, że swoimi działaniami utrudnia pracę Straży Granicznej i tworzy chaos przy granicy. Pojawiły się głosy, by Biden arbitralnie przejął kontrolę nad Gwardią Narodową. I tak dalej, i tak dalej. Cóż, proszę Państwa. I biorąc pod uwagę, że w listopadzie są wybory i wygląda na to, że kandydatem Bidena, chociaż no, nie wiem dlaczego Biden, który już średnio kontaktuje chyba, dalej jest wypychany do startu, do ubiegania się o ten urząd, ale najprawdopodobniej jego kontrkandydatem będzie Donald Trump, gdyż praktycznie został w prawyborach, prezydenckich partii republikańskiej sam na sam z Nikki Haley. Był on ambasador zresztą przy ONZ-cie, no ale myślę, że na dłuższą metę, no tutaj też sondaże jakby są jednoznaczne, że prawdopodobnie prawdopodobnie Trump wygra ten wyścig. No, na razie jesteśmy po dwóch prawyborach w Iowa i w New Hampshire, które Trump zdecydowanie wygrał. W lutym jeszcze trzy prawybory, natomiast już w marcu czeka nas jakby przyspieszenie. Czeka nas kilkanaście prawyborów, czyli słynny super wtorek, więc myślę, że no w marcu już tak naprawdę jakby obraz będzie jasny, natomiast nie widać póki co, jakiegoś wstrząsu, który by spowodował jakiś radykalny przyrost poparcia dla Nikki Haley. A Donald Trump, pamiętajmy, że z walki z nielegalną imigracją uczynił swoje credo polityczne. Więc no, widzimy, jak to jest ważne. Oczywiście nasi rodzimi komentatorzy już zaczęli pisać o tym, jak to rosyjska propaganda wykorzystuje tą sytuację, jak jest w euforii. No ale proszę Państwa, to, że połowa gubernatorów wchodzi w spór z rządem federalnym, w takim państwie właśnie federalnym, jakimi są Stany Zjednoczone, no myślę, że nie jest to wcale... Nie jest to wcale zaskakujące, dlatego że najzwyczajniej w świecie no, wygląda w ten sposób, że chyba no to właśnie demokraci, którzy tradycyjnie byli za zmniejszeniem, przynajmniej tak powinni być, taka jest amerykańska tradycja polityczna, demokraci powinni być za zmniejszeniem kompetencji rządu federalnego,
to oni teraz stają przeciwko Stanom. No i proszę Państwa, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że tutaj oczywiście mówienie o Teksicie, chociażby o tym, że na przykład Teksas opuści Stany Zjednoczone, no co by tak naprawdę oznaczało, co tu dużo mówić, no nową wojnę secesyjną. Jakoś mi się nie chce w to wierzyć, aczkolwiek no może dojść do jakiegoś takiego mocnego napięcia. I proszę Państwa, no tamten tak zwany dualizm prawny, który na przykład u nas występuje, będzie jeszcze bardziej widoczny właśnie, kiedy na przykład Stany będą uchwalały jedno, władze federalne co innego, oni się będą ze sobą procesować i to tak może trwać lata. Natomiast pytanie, no bo jeśli Joe Biden, czy w zasadzie ten, kto tam steruje Joe Bidenem, to mu podsuwa dokumenty do podpisu i przemówienia do wygłoszenia, zdecyduje się na przykład pójść na ostro, oj, to proszę Państwa, naprawdę wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, więc żyjemy w ciekawych czasach, krótko mówiąc, tak już tytułem podsumowania. Żyjemy w ciekawych czasach i myślę, że niech to nam służy za podsumowanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia.